dobroczynne działanie słońca i świeżego powietrza dla papuziego zdrowia trudno przecenić. Ale papugi trzymane przez całą zimę w pomieszczeniach nie posiadają odpowiedniej ilości piór puchowych, które chronią je przed wyziębieniem, jak to jest w przypadku papug zaaklimatyzowanych w wolierach zewnętrznych. Zwykle radzę, żeby zacząć stopniowo, na początku na bardzo krótko, wystawiać papugi na słońce w klatce lub w szelkach na ramieniu, kiedy temperatura osiągnie powyżej dziesięciu stopni Celsjusza. Ale trzeba pamiętać, żeby miejsce było osłonięte od wiatru. Tak samo na jesieni. Dopóki temperatura nie spadnie poniżej dziesięciu stopni, można jeszcze łapać krótkie chwile słońca. Ale jeśli regularnie, przez cały rok, wychodzimy z papugą na spacery, to krótkie spacery w słoneczny, bezwieczny i niezbyt mroźny zimowy dzień są przez papugi bardzo lubiane. Jednak w mroźne dni na zewnątrz wychodzimy tylko z ptakami zdrowymi i będącymi w bardzo dobrej kondycji fizycznej musimy też być absolutnie pewni, że sprawia im to przyjemność. Zimą nie należy jednak robić tego w drżyste, mgliste dni, kiedy powietrze jest wilgotne, bowiem pod wpływem wilgoci upierzenie traci swoje właściwości izolacyjne i nie chroni już w dostatecznym stopniu przed utratą ciepła. No i niezwykle istotną sprawą, o której musimy pamiętać, jest budowa ptasich kości. Ich konstrukcję określa się mianem pneumatycznych. To znaczy przypomina ona budową wnętrza chleba, przekrój sera z dziurami czy plaster miodu, w którym cienkie, wytrzymałe elementy kostne wypełnione są powietrzem. Dlatego przybywających dłużej w niskiej temperaturze papug nie wolno gwałtownie wprowadzać do pomieszczenia, w którym temperatura może być wyższa nawet o ponad 20 stop. Wtedy gwałtownie rozprężające się w kościach powietrze może być groźne dla zdrowia lub nawet życia papuk. I żeby nie od razu wchodzić z mrozu, musimy wyrównać temperaturę i tak stopniowo, jak wchodzimy o. Wchodzimy do statki, Ja mam windę, ale windę jadę. Idę sobie na, na drugie piętro po schodach. Dobrze by było, żebyśmy troszeczkę postrzegali. 5-6 minut? Tak. No i chodź, idziemy jeszcze w tak? To nieco podobnie jak z nurkiem, który po dłuższym pobycie na dużej głębokości musi wynurzać się etapami, by rozprężone w jego krwi pod wpływem ciśnienia gazy uwalniały się powoli, nie powodując obrażeń w tkankach i naczyniach krwionośnych. Jeśli papugi bardzo krótko przebywały w niskiej temperaturze, nie powinno im zaszkodzić szybkie wejście do mieszkania. Ale jeśli powietrze w kościach zdąży się już schłodzić, to powrót do temperatury pokojowej powinien odbywać się stopniowo. Musimy dać im czas, by sprężone pod wpływem niskiej temperatury powietrze mogło się stopniowo rozprężyć, nie powodując uszkodzenia tkanek, do czego mogłoby dojść, gdyby szybko się ogrzało i gwałtownie zwiększyło swoją objętość bowiem kości nie kurczą się i nie rozciągają jak balon. Nie potrafię odpowiedzieć, jak szybko spada temperatura powietrza w kościach. Zależy to z pewnością od wielu czynników, nie tylko od czasu i temperatury zewnętrznej. Dlatego po dłuższych spacerach zawsze warto profilaktycznie na wzór dekompresji u nurków zrobić papuzę choć jeden taki przystanek, na przykład w nieogrzewanym garażu czy w chłodnej klatce schodowej. Pamiętajcie o tym również wtedy, kiedy na przykład przydarzy się Wam zimą awaria samochodu podczas transportu papugi i wyziębi się ona w nieogrzanym samochodzie. Takie postępowanie jest też bardzo istotne w przypadku papug z wolier zewnętrznych. W okresie zimy nie wolno przenosić ich bezpośrednio do ogrzewanych pomieszczeń. Pamiętajmy, że dla zdrowia ptaków mniej groźne jest przebywanie w nawet bardzo niskiej temperaturze niż jej gwałtowny wzrost. Kiedyś nasz widz zadał pytanie, do jakich temperatur można wyprowadzać na zewnątrz konury? I otrzymał odpowiedź od innego widza: że wystarczy sprawdzić w internecie, czy dany gatunek nadaje się do całorocznej woliery zewnętrznej w naszym klimacie. Ale jak już chyba rozumiecie, nie wystarczy sprawdzić, czy gatunek nadaje się do woliery zewnętrznej, bo nawet jeśli się nadaje, to nie może być do niej przeniesiony zimą, lecz musi przejść aklimatyzację, przebywając w niej od lata. Być może komuś z Was zdarzyło się, że zakupiliście papuszkę falistę czy nimfę zimą i po przeniesieniu jej do domu zaczęła gwałtownie gubić puch. To normalne zjawisko, kiedy papuga zostaje przeniesiona nagle do ciepłego pomieszczenia z woliery zewnętrznej, gdzie już przygotowała swoje upierzenie na zimę. Przebywanie w wyższej temperaturze powoduje, że musi je szybko zrzucić. Hodowcy określają to mianem rozpierzania. To czy gatunek nadaje się do woliery zewnętrznej, nie ma też związku z tym, czy można z nim wyjść zimą na krótki spacer. Można wyjść nawet z gatunkami, które nie nadają się do wolier zewnętrznych, jeśli wychodziliśmy z nimi regularnie przez cały rok, ale również pod warunkiem stopniowego ogrzewania po dłuższym spacerze. Oprócz papug pochodzących z amatorskich hodowli domowych, praktycznie wszystkie papugi w profesjonalnych hodowlach odbywają lęgi w wolierach zewnętrznych. Na okres chłodów te uznawane za najmniej odporne gatunki, jak amazonki, kakadu, barwnice, lorysy, żako czy większość ar, przenoszone są do wolier wewnętrznych w ogrzewanych budynkach. Te bardziej odporne, jak na przykład długoogonowe papugi australijskie czy konury, pozostawia się na zewnątrz, ale z możliwością przechodzenia do pomieszczeń wewnątrz budynku lub w dobudowanych do woliery obiektach, ogrzewanych w razie potrzeby tak, aby temperatura nie spadała tam poniżej zera jedynie te najbardziej odporne jak na przykład Kea, konura patagońska czy aleksandretta obrożna hodowcy przetrzymują w całorocznych wolierach zewnętrznych jednak zawsze ptaki muszą mieć tak zwany shelter czyli osłonięte miejsce zapewniające schronienie przed wiatrem mrozem i wilgocią ale jak już wcześniej wspomniałem nawet te najbardziej odporne gatunki muszą być stopniowo nawet już od wiosny aklimatyzowane do przetrzymywania w wolierze zimą Hodowcy, którzy przetrzymują ptaki w wolierach zewnętrznych przez cały rok, są zgodni, że kondycja fizyczna ich podopiecznych jest o wiele lepsza niż ptaków hodowanych w pomieszczeniach. Świadczy o tym większa efektywność lęgów. Jak to jest jednak możliwe, że nawet papugi z tropików tak świetnie sobie radzą w naszym klimacie? Bezsporne jest, że na przykład na Wyspach Kanaryjskich są lepsze warunki klimatyczne do hodowli papug. Ale to, że największa holenderska hodowla przeniosła się na wyspy kanaryjskie, wcale nie wynikało z cieplejszego klimatu, lecz z powodu wprowadzenia przez Holandię zakazu ręcznego wychowu piskląt. Profesjonalne hodowle europejskie mogą konkurować nawet z tymi z Florydy czy Kalifornii. Te największe to przedsiębiorstwa z długoletnim doświadczeniem i własną kadrą medyczną, których celem są jak najlepsze wyniki hodowlane. I chodzi dla Laika, ptak z tropików na dworze podczas europejskiej zimy to szok! To jednak z praktyki wynika, że w porównaniu do ptaków zimujących wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń, te, które spędzają większą część roku na świeżym powietrzu, są zdrowsze, a więc bardziej płodne i zdolne do wydania na świat więcej zdrowego potomstwa. Uwagę zwracają nie tylko lepsze rezultaty hodowlane niż u papug z wolier w budynkach, ale też ich doskonałe upierzenie. A przecież to właśnie po upierzeniu rozpoznaje się ogólną kondycję fizyczną. Jego zły stan jest zawsze Pierwszą oznaką choroby, wyziębienia czy braków żywieniowych. I mimo, że pojawiają się poglądy, iż żadne papugi w naszym klimacie nie powinny spędzać zimy na zewnątrz, to jednak zdziczawe aleksandretty obrożne, które zadomowiły się już w wielu polskich miastach, nie podzielają tego zdania i wcale nie odlatują na zimę do ciepłych krajów. Witamy w Polsce! No i stało się. Mamy w Polsce papugi. Tylko czy to, aby na pewno, mile widziani goście, tu one się domowiły tym początkowo w tej wieżbie. Tam jest dziupla taka, no i ludzie dokarmiają to tutaj przy zimę. A więc widzicie Państwo, że papugi mają niezwykłe zdolności przystosowawcze i z łatwością potrafią zaadaptować się do naszego klimatu, w którym zdarzają się jeszcze tak srogie zimy jak ta w tym roku. A o podobnych przypadkach powiem Państwu w kolejnym filmie.